kamera. Mnie też nagrać. Dzień dobry. Myślę, że to jest też taki moment pokazania tej radosnej części naszego życia, bo myślę, że taki spektakl, pokazanie baśniowego świata to również pewnego rodzaju odreagowanie emocji, tych negatywnych emocji, złych emocji, które te dzieciaki, ta młoda część publiczności przeżyła. Bardzo się z tego powodu cieszymy. To jest nawet tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo myślę, że wielu z tych młodych ludzi pierwszy raz jest tutaj na takim przedstawieniu i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Wszystkie teatry na Zachodzie już dawno to odkryły, że bez edukacji nie będą mieli klientów, tak? A ten klient musi być, bo on musi się przyzwyczaić do tego, że opera to nie jest miejsce straszne, to nie jest miejsce przerażające, że balet to nie jest sztuka, która jest nie jest sztuką współczesną. Wydaje mi się, że najbardziej podoba mi się taniec i te wszystkie zmiany miejsc. Bardzo fajnie tańczyli i właśnie mnie zdziwiło to, jak szybko zmieniali na przykład sceny. Ja bym tak nie mówiła, tak szybko. Bardzo było to interesujące. Nie za bardzo też rozumiem, ale próbuję to jakoś interpretować. Był pełen gracji ten spektakl i miał fajne sceny i te efekty specjalne, ten spadający śnieg i różne, ładnie tańczyli bardzo. Mi się podobało, jak się tańczyli z tą gracją, tak